Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie będziemy kontynuowali temat Teraźniejsza Prawda, część czwarta, temat dzisiejszy Kościoły chrześcijańskie, które odrzuciły biblijny dekalog i arcykapłańską służbę Jezusa w świątyni w niebie, nie mogą głosić prawdziwej pokuty. Oczywiście temat jest bardzo poważny, tak jak poprzednie, gdzie właśnie była poruszona sprawa między innymi grzechu, dekalogu, odpuszczenia grzechów. Mianowicie w dzisiejszym temacie poruszymy zagadnienie biblijnego dekalogu, arcykapłańskiej służby Jezusa w świątyni w niebie i prawdziwej pokuty. Zobaczymy na tym przykładzie, jak to kościoły chrześcijańskie podchodzą do tego zagadnienia oraz jak każdy z słuchaczy indywidualnie podchodzi do tego. Pokuta, praktyka religijna, której celem jest udoskonalenie i świętość. W sensie oczywiście religijnym będziemy mówili, chociaż w sensie świeckim mamy tak zwane słowo resocjalizacja, modyfikacja danej osobowości, danej jednostki, aby ją przystosować do życia w społeczeństwie. Stosuje się oczywiście resocjalizację w stosunku do osób, które popełniły jakieś przestępstwa, wykroczenia, ciężko im żyć w danej społeczności, z tą osobą są ciągłe problemy, a w sensie duchowym jest to pokuta. Tylko tutaj sprawa jest między człowiekiem a Bogiem, człowiekiem a człowiekiem. I mamy udoskonalanie się i osiąganie świętości. Mamy tutaj kilka wersetów z Pisma Świętego. Niech mnie Pan Bóg zważy na dokładnej wadze. W księdze Joba czytamy. Oczywiście jest rzeczą bardzo ważną mieć jakiś wzorzec idealnego chrześcijanina. Jak ten chrześcijanin idealny powinien wyglądać i jak ma się dostosowywać do wymagań Bożych. I w księdze Joba Job skarży się i mówi, niech Bóg mnie zważy na dokładnej wadze. Później w księdze Daniela, 5 rozdział, mamy ten sławną ucztę Baltazara, ostatnią ucztę i ostatnia noc państwa babilońskiego, kiedy to ręka pisała na ścianie i prorok Daniel tłumaczy te słowa. Jednym z tych słów było słowo tekel. Jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Pan Bóg ma wagę, dokładną wagę. I na tej wadze waży ludzi. Między innymi na tej wadze znalazł się Baltazar, ostatni król babiloński. Ile ważył? No, lekki. I tej nocy zginął i całe państwo babilońskie rozpadło się. Następne wersety mamy z księgi Objawienie, 6 rozdział. I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. Oczywiście nie będziemy tutaj szeroko omawiali tego zagadnienia, ale jest waga. Ktoś trzyma w ręce tę wagę i waży. W Objawieniu 3 rozdział Jezus Chrystus mówi: nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Chrystus waży nasze uczynki. Wiele osób mówi, że uczynki są niepotrzebne do zbawienia i tak dalej. No, z jednej strony możemy się zgodzić,
ale nasze życie ma być pokutą, odzwierciedleniem przyjęcia zbawienia w Jezusie Chrystusie, rozpoczyna się ta resocjalizacja chrześcijańska. I Chrystus wytyka Kościołowi to, że mówi, uczynki twoje nie są doskonałe. No takie można powiedzieć, byle jakie, partactwo. W jednym miejscu mówi, ani zimny, ani gorący, wypluję cię. I 16 rozdział Ewangelii Jana, a on, czyli Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Człowiek, aby poddał się pokucie resocjalizacji, musi być przekonany, że jest grzech, jest sprawiedliwość, jest sąd. Tak, sąd zasiada w naszych ziemskich praktykach. Sędzia ma księgi, ma kodeksy, ma prawo i według tego prawa rozsądza, tą wagę stosuje i później zatwierdza wyrok. I ten kodeks jest jeden dla wszystkich. Nie, w innym mieście są inne prawa, w innym województwie inne są. Nie, jest jedno prawo. Jezus Chrystus w swojej sławnej wypowiedzi w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza mówi, że wiele fałszywych proroków przyszło na świat. Jakby powiedzieć, cały świat zalany będzie fałszywkami. Będzie bardzo dużo fałszerstw. I w jaki sposób my byśmy się zachowywali, gdybyśmy wiedzieli, że Polska jest zalana fałszywymi pieniędzmi, 100 zł jest sfałszowane i to jest plaga olbrzymia. No to na pewno byśmy wykazali bardzo dużą ostrożność w kontakcie ze 100 złotówkami. Tak samo Chrystus mówi o fałszywych prorokach. Oczywiście fałszywy prorok, który przychodzi do nas, nie ma napisane na czole, ja jestem fałszywym prorokiem. Tak samo jak fałszywa 100 złotówka, nie ma tam napisane, to jest fałszywy banknot. No, tam ona udaje prawdziwy banknot. I tak samo obecny świat chrześcijański został zalany falsyfikatami dekalogu. Po lewej stronie mamy oryginał dekalogu, jak to Pan Bóg osobiście ogłosił na górze Synaj, a po prawej stronie mamy falsyfikat. 10 przykazań Bożych przekazanych przez Mojżesza, objaśnianych słowami czasów współczesnych. No to pięknie, ładnie brzmi, ale ja bym to inaczej przeczytał. 10 przykazań ludzkich przekazanych przez duchowieństwo, dostosowanych do czasów współczesnych. To nie jest 10 przykazań Bożych przekazanych przez Mojżesza. Hola, hola. To są przykazania ludzkie. To ludzie wymyślili, chociaż one są bardzo podobne. Tak? Fałszywy pieniądz jest bardzo podobny do oryginału. Ale ta fałszywka nie ma żadnej wartości. Ona się nadaje tylko właściwie do spalenia. Nie ma żadnej wartości. Dlatego kościoły chrześcijańskie, które głoszą falsyfikat lub głoszą, że nie ma żadnych przykazań, są w totalnym błędzie. Nie mają prawa głosić jakieś pokuty, no bo według czego ludzie mają się resocjalizować, zmieniać? Według jakich standardów? Jedynym standardem jest oryginał boski. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi,
najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Są to słowa Chrystusa na kazaniu na górze, 5 rozdział Ewangelii Mateusza. Człowiek wziął młot i zaczął dosłownie rozwalać boskie przykazania, i dostosowywać je do swojego ludzkiej moralności grzesznika. Jezus Chrystus, będąc na górze błogosławieństw, wyjaśniał ludziom przykazań, ale tam wyjaśniał jeszcze głębiej, bo to nie chodziło tylko nie będziesz cudzołożył, ale już wchodził na sferę myśli. Te przykazania mają być zapisane na sercu. Nie mówił, że już, że ten, kto zabił, popełnia grzech, ale już sam gniew na bliźniego jest przekroczeniem przykazań. Chrystus doskonale wypełnił przykazania. Powiedział: szatan nie ma do mnie nic. Żadnego grzechu nie popełniłem. Chrystus jest niewinny. Nie przyszedłem zmieniać, lecz wypełniać. I tego trzymajmy się. Szybciej przeminie ten wszechświat cały, niż słowo Boga, naszego Stwórcy, przeminie. I do jakiej grupy chcesz należeć? Do tych, którzy rozwiązują przykazania, czy do tych, którzy nauczają tak, jak jest zapisane? Ale ten bój z przykazaniami, on się toczy od samego początku stworzenia. To nie jest wymysł współczesności. Miara, jaką Bóg wyznaczył. Nie ośmielam się bowiem zaliczać siebie do niektórych lub porównywać się z niektórymi spośród tych, którzy siebie samych zalecają. Nie mają bowiem rozumu, jeśli do siebie swoją własną miarę przykładają i siebie z samymi sobą porównują. My zaś nad miarę chlubić się nie będziemy, lecz tylko w tej mierze, jaką nam Bóg wyznaczył, byśmy mogli dotrzeć aż do was. List do Koryntian. Apostoł Paweł mówi o dwóch miarach. Miara, którą Bóg wyznaczył, i miara, którą człowiek wyznaczył. No wyobraźmy sobie taką sytuację abstrakcyjną, jak w każdym sklepie jest inna miara. No ten metr jest jakiś dłuższy, u kogoś krótszy, odważniki są lżejsze, cieńsze i to no, nawet Pismo Święte potępiało tak zwaną podwójną wagę, podwójne odważniki. Już wtedy ludzie zaczęli oszukiwać. Jaka miara jest dobra? Mamy w Polsce i na świecie ustalone, że metr to jest tyle, a tyle. Że jeżeli ktoś nawet podrabia tą miarę, stosuje jakąś inną, to są bardzo surowe kary z tego tytułu. Nie możemy mieć swoją własną. My, Panie Boże, teraz wynaleźliśmy metr. To nie jest twój metr, ale to my mamy swój metr. Tak? No i jeszcze parę jakichś wersetów dla poparcia, a szczególnie cokolwiek uczynicie na ziemi, będzie uczynione w niebie. I to jest taki idealny werset, który wytłumacza, usprawiedliwia wszelkiego rodzaju złe uczynki. Nie możemy w ten sposób. Zapytajmy się Boga, ile to jest? Jaka jest ta miara boska? Według której będziemy mierzyć? Oto ja spuszczam pion w pośród mojego ludu. Księga Amosa bardzo pięknie to wytłumacza, kiedy Amos dostał widzenie. Takie widzenie dał mi oglądać. Oto Pan stał przy murze z pionem w ręku.
I rzekł Pan do mnie, co widzisz, Amosie? I odpowiedziałem, pion. Wtedy Wszechmogący rzekł, oto ja spuszczam pion w pośród mojego ludu izraelskiego, już mu nie przepuszczę. Pion. Pion w budownictwie służy ku temu, aby sprawdzić, czy to, co buduje, jest proste, czy dana ściana jest prosta. Bo wiemy, że jeżeli będziemy coś budowali, a coś się będzie krzywo budowane, no to dany dom może runąć. A nawet jeżeli dom jest wybudowany, różne są ruchy ziemi i w pewnym momencie, jeżeli zobaczymy, że coś odbiega od pionu, no to ten dom może runąć. Jeżeli coś jest pionem, wyznacza pion, to kiedy przyjdziemy za 1000, 2000, a nawet może za 10 000 lat, ten pion będzie ciągle stał w tym samym miejscu, ani drgnie. My ludzie różne rzeczy robimy, pokręcone, wykrzywione, ale Bóg ma pion i tym pionem mierzy nas. Przykłada pion. To jest ta idealna, boska miara. Tym pionem jest dekalog. Bóg przykłada do każdego z nas dekalog. I tu nie ma czegoś jak zmiłuj się. O, Panie Boże, popatrz na nas tak miłosiernym okiem. Nie ma czegoś takiego. I Pan Bóg spuszcza w pośród mojego ludu izraelskiego ten pion. I zaraz zobaczymy, do czego ludzie są zdolni. Jak oni odchodzą od tego pionu. Księga Ezechiela, 8 rozdział, no jest bardzo interesującym. Tam są 4 stopnie odstępstwa od Boga, od takiego małego do coraz większego. I Bóg mówi, pokażę ci jeszcze gorsze rzeczy, które dzieją się w Izraelu. Oczywiście Bóg w pewnej wizji mu to pokazuje, bo pewne sceny są jakby tajne. Ludzie tworzą takie tajne organizacje, oni zamykają się, coś tam obradują, ale dla Boga nie ma zamkniętych drzwi. Wszystko jest przed nim otwarte. Pierwsze odstępstwo to postawienie obrzydliwości w świątyni. Byśmy powiedzieli sobie, że Izraelici mieli przykazania, mieli te oryginały, ale mimo wszystko zło ich dopadło. 5 wiersz mówi tak, i rzekł do mnie, synu człowieczy, podnieś swoje oczy w stronę północy, a gdy podniosłem moje oczy w stronę północy, oto na północy od bramy wschodniej był u wejścia ten znienawidzony posąg. Jak on wygląda? Może tak, może to był złoty cielec, był posąg. Biblia bardzo surowo zabrania jakiegokolwiek bałwochwalstwa, jakiegokolwiek posągu. Wchodzimy do świątyni i co widzimy? Posągi. Ten znienawidzony posąg. Świątynia izraelska nie była to przede wszystkim miejsce kultu, tam nie odbywał się kult, tylko składano ofiary, miejsce pojednania Boga z człowiekiem, ale były synagogi, miejsca studiowania Pisma Świętego, ale te synagogi były gołe ściany, na tych ścianach nic nie było, żadnych posągów, nic. Ale mimo wszystko Izraelici postawili sobie posąg. A w tych pomieszczeniach, gdzie nie każdy miał dostęp, było znowu coś innego. 10 wiersz, a gdy wszedłem i przyjrzałem się, oto na ścianie były wszędzie wokoło wyrysowane obrazy wszelkich płazów i bydła, ohydy i wszelkich bałwanów domu izraelskich. I tam właśnie byli starsi domu izraelskiego i oddawali tam cześć, kult, kadzili temu
coś okropnego się działo. To, co właściwie przykazania zabraniało, nie czyń sobie obrazu lutego ani żadnej podobieństwa tego, co na niebie, w górze, na ziemi nisko i w dole pod ziemią, nie będziesz się im kłaniał ani im służył. To jest coś całkowicie odwrotnie. Boża miara, ludzka miara. No i Bóg przykłada ten piąt i mówi, no nie, tu jest skrzywienie, to skrzywiony kult. Tu to samo, skrzywiony kult. W inne miejsce prorok został przyprowadzony i zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni, a oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały Tamuza. No, kobiety bardziej wrażliwe siedziały i opłakiwały jakieś pogańskie bóstwo. Tam nie zajmowały się Bogiem, prawdziwym stwórcem i nieba i ziemi, ale jakimś Bogiem wyrzeźbionym przez człowieka, stworzonym przez człowieka. I kult jest. Bóg przykłada pion do tych kobiet, pion jego przykazań i co widzi? Krzywo, skrzywiony kult. To jest pokręcone to, co robicie, kobiety. I Pan Bóg w następnym wersecie, czyli 15, wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Ujrzysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. Bóg mówi, zobaczysz coś jeszcze gorszego. I tu po prawej stronie mamy ohydę. Ohydę. I tam widzimy, jak na dziedzińcu świątyni, a oto u wejścia do przybytku Pana między przedsionkiem a ołtarzem było około 25 mężów, ci tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi, oddawali pokłon słońcu. Kult słońca. I popatrzmy się, jaka ironia, że oni padają jak słońce wschodzi, a odwracają się tyłem i wypinają swoją tylną część ciała w stronę świątyni Boga. Oddają pokłon słońcu, a Bogu wypinają na te cztery litery, byśmy powiedzieli. Obrzydliwość, jeszcze większą obrzydliwość. I to, co tu widzieliśmy, te cztery elementy odstępstwa ciągle przeplatają się w chrześcijaństwie, w mniejszym, większym mierze. Oczywiście to jest też uzasadnione, bardzo teologiczne. To nie jest tak, że jakiś tam prostak wymyślił pewne odstępstwa od pionu. To wymyślają czasami bardzo tęgie teologiczne głowy, które po prostu pociągają za sobą wiele osób. I to jest właśnie smutne. Tak więc dekalog biblijny, większość, zdecydowana większość chrześcijan odrzuciła. Właściwie 99,9% chrześcijan odrzuciło dekalog biblijny. Jest w Polsce tylko są dwa wyznania, właściwie jedno wyznanie, bo to drugie to w którymś roku adwentyści Dnia Siódmego podzielili się na dwa wyznania, a na świecie mamy jeszcze baptystów Dnia Sobotniego, ale to są w Stanach Zjednoczonych głównie, którzy akceptują dekalog tak, jak jest zapisany. Tak? Bez mrugnięcia. Bez żadnego tłumaczenia. I teraz wiemy dobrze, że człowiek grzeszy i potrzebuje kapłana. A kapłan potrzebuje świątyni. I szatan poprzez
różnego rodzaju okoliczności chciał doprowadzić do tego, aby człowiek nie miał miejsca, gdzie dokona się jego oczyszczenie z grzechów. Wielu osób pytam, i chrześcijan, i bardzo takich uczonych, duchownych, no jaki jest największy grzech Babilonu? No zazwyczaj to są pytania, które odpowiedzi niezgodne z Pismem Świętym. W Księdze Jeremiasza, 50 rozdział, czytamy w ten sposób. Uchodźcy i zbiegowie z ziemi babilońskiej zwiastują na Syjonie pomstę Pana naszego Boga, pomstę za Jego świątynię. Babilon w osobie króla Nabuchodonozora był tak zwanym biczem Bożym, ale biczem Bożym, który się posunął za daleko. On miał deportować Izraelitów do Babilonii, ale on zniszczył Jerozolimę. To był właśnie ten jego błąd. Zniszczył świątynię. Przekroczył pewnego rodzaju pełnomocnictwo, które Bóg mu dał do wykonania. Zniszczył świątynię. Świątynia miała funkcjonować, ale Babilon zniszczył. Pomsta za świątynię z uwagi na to, że Izraelici mieli totalny dylemat spowodowany tym, gdzie oni mają pójść z grzechami. Normalny Izraelita przychodził z grzechami do świątyni, składał ofiarę zastępczą w postaci baranka czy tam koziołka i jego grzechy poprzez służbę arcykapłanów, pośredników kapłańskich były oczyszczone. Teraz nie ma świątyni. To był chyba największy problem dla Izraelitów. Brak miejsca oczyszczenia z grzechów. I Babilon zniszczył świątynię i Bóg zapowiedział pomstę za to, że zniszczyli jego świątynię. Jego plan skierowany jest przeciwko Babilonowi, aby go zniszczyć. Taka jest bowiem pomsta Boga, pomsta za jego świątynię. Księga Jeremiasza, 51 rozdział. Babilon starożytny zniszczył świątynię starotestamentową, no i zostały gruzy. I Bóg zapowiedział pomstę. My oczywiście właściwie nie mamy nic wspólnego z tamtymi czasami, ale wiemy, że Babilon istnieje. Skąd dowiadujemy się o tym, że Babilon w dalszym ciągu istnieje? Dowiadujemy się z Księgi Apokalipsy. Tam jest mowa o Babilonie, ale Babilon przeszedł w podziemie, on jest tak zamaskowany, że trzeba naprawdę mieć bardzo dobry wzrok duchowy, aby zobaczyć ten wielki Babilon. I teraz przejdźmy do tego Babilonu współczesnego, który popełnił ten sam grzech. Mianowicie zniszczył świątynię. Ale nie zniszczył świątynię starotestamentową, bo ona już została zniszczona, nieodbudowana do dnia dzisiejszego, ale zniszczył w umysłach ludzkich świątynię. Ludzie nie wiedzą o tej świątyni. Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Księga Objawienia, 17 rozdział. Tak więc ta niewiasta, która siedzi na tej bestii siedmiogłowej, ma na czole napisane te przerażające słowa z Księgi Apokalipsy, 17 rozdział i 5 wiersz. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu Wielki Babilon, Matka Wszetecznic i Obrzydliwości Ziemi.
I Księga Objawienia, 13 rozdział. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu. On też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swoje prawe ręce albo na swoim czole. Babilon, matka wszetecznic, wielki Babilon, współczesny Babilon, który pod postaciami różnych kościołów, różnych organizacji religijnych zniszczył, to trzeba powiedzieć dokładnie, zniszczył totalnie w mentalności ludzkiej świątynię. Świątynię współczesną. Świątynię nowotestamentową. Świątynię, którą zbudował sam Bóg w niebie. Świątynię, w której służy tylko jedna osoba. Człowiek Chrystus Jezus. Jako jedyny pośrednik. I tak jak starożytny, musimy dobrze to zrozumieć, tak jak starożytny Babilon popełnił wielki grzech, który Bóg powiedział mu, pomstę ogłaszam nad Babilonem. Tą pomstą było to, że zniszczył starożytny Babilon świątynię starotestamentową. Współczesny Babilon zniszczył świątynię niebieską. I dlatego w to miejsce mamy oczywiście coś innego. Oczywiście przyroda nie zna próżni. Matka Wszetecznic dała ludziom w zamian coś innego. Dała ten właśnie ten napój, wino. Dała inną naukę. I tą naukę przyjęli wszyscy. Mali, wielcy, bogaci, ubodzy, wolni, niewolni, przyjęli na siebie to piętno tej nauki. Nie przyjęli naukę Bożą, która jest wyraźnie opisana w Piśmie Świętym. Kościoły chrześcijańskie, głosząc pokutę, prawdziwą pokutę, głoszą właściwie tą pokutę bliżej nieokreśloną. W Starym Testamencie człowiek, aby odbyć pokutę, musiał przybyć do świątyni, tam z barankiem, z ofiarą. W Nowym Testamencie mówi się ludziom, że nie ma świątyni, jest baranek, no jest kapłan, ale nie ma świątyni. No oczywiście są bardzo elokwentni ci ludzie, potrafią naprawdę przekonywująco mówić, że wszyscy idą za nimi. Garstka ludzi. Kiedy właśnie zapytano się, ile ludzi będzie zbawionych, ile ludzi przyjmie tą Bożą prawdę, ta osoba została przyprowadzona na brzeg morski, gdzie było plaża piaszczysta, gdzie kilometrami ta plaża była, i powiedziano mu, zegnij się, złap w ręce garść piachu. No, ta osoba zgięła się, wzięła garść piachu w swoją ręce i powiedziano jej, tyle będzie zbawionych. Choćby liczba synów izraelskich była jak piasek morska, tylko garstka zbawionych będzie. I tak samo jest tą nauką wielkiego Babilonu. Wielka, gigantyczna plaża. Napojeni są nauką. A ilu przyjmie tą prawdę? Garstka. Zachęcam serdecznie do czytania listu do Hebrajczyków. Oczywiście nie na tej zasadzie szybko przeczytam. Wolno, codziennie, przez może audio, MP3 wysłuchać, kilka razy, kilkadziesiąt razy przesłuchać, przeczytać i wtedy prosić Boga o oświecenie i Pan Bóg nas oświeci. Z lewej strony widzimy kapłanów w ziemskiej świątyni. W świątyni starotestamentowej, jak oni stoją tam przed majestatem Bożym. Ten boski majestat był zakryty tam za zasłoną, tylko raz w roku mógł arcykapłan wejść, stanąć przed Bogiem. I z krwią nie mógł tak sobie wejść. I mamy tutaj kapłanów starotestamentowych, oni umierali
i następni kapłani rodzili się i tak dalej. A w z prawej strony mamy arcykapłana w niebieskiej świątyni. Jezus Chrystus od ponad już 2000 lat oręduje za ludźmi, przed Bogiem, w miejscu najświętszym. Ale oczywiście tu jest religia ducha. To nie jest religia, gdzie widzimy to wszystko, ale to jest religia, że my wierzymy, to jest wiara, wiara, wierzymy, że Chrystus tam jest w tej arcyposłudze świątyni niebieskiej. Oczywiście mamy tutaj lew babiloński i lew z pokolenia Judy. Babilon też się chlubi swoim lwem. I w proroctwach jest powiedziane, że Babilon tym lwem jest. Następnie na różnych ścianach też był lew, ale my mamy tego lwa prawdziwego, lwa z pokolenia Judy, Jezus Chrystus. On jest tym zwycięzcą. Powrót do świątyni niebieskiej. Przez wiele setek lat nauka o świątyni w niebie była zniszczona. Nie istniała taka nauka, że Chrystus jest w świątyni w niebie i tam oręduje za nas. Czegoś takiego nie było. Księga Daniela mówi o tym w ten sposób. Wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk, także odjęta mu została stała codzienna ofiara i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni, aż do 2300 wieczorów i poranków. Potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. I to proroctwo mówiło o przeciwniku Chrystusa, antychryście, który wmawia sobie, że on ma taką potęgę jak książę wojsk. Czyli książę wojsk to jest Chrystus. I przez tę swoją potęgę, przez tę swoją władzę doprowadził do tego, że od Chrystusa została odcięta codzienna ofiara i zbezczeszczone miejsce jego świątyni. Dlaczego? No bo ludzie mają na ziemi świątynię. Na ziemi mają kościoły, na ziemi mają kapłanów, na ziemi mają ofiary, składają eucharystyczne ofiary. Tam nie ma, w niebie nie ma nic. Chcesz coś odnośnie grzechu załatwić? Tu przyjdź do kościoła ziemskiego. I ten okres, kiedy zostanie ta nauka o świątyni niebieskiej na nowo odbudowana, będzie trwał 2300 wieczorów i poranków. To jest okres proroczy, który równa się 2300 lat. To trwało aż do roku 1844, kiedy świątynia znowu wróciła do swojego prawa. I zrobiło się w tym roku to, 1844, że wiele właśnie mężów bożych, studiujących to zagadnienie, nagle zostało oświeconych przez Ducha Świętego tymi prostymi wersetami z Pisma Świętego: przecież jest świątynia w niebie. Po co my tutaj zajmujemy się ziemskimi sprawami, ziemską świątynią? I w końcu ta nauka została ogłoszona wszystkim ludziom, że jest Kościół w niebie. Kiedy ja pierwszy raz czytałem Pismo Święte i tam było zapisane, jest napisane w Objawieniu 11, rozdział 19, wiersz: i otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się skrzynia przymierza Jego, w świątyni Jego. No, to byłem zaszokowany. Przecież takiego czegoś się nie uczyłem na religii, że jest Kościół w niebie, świątynia. Gdzie jest skrzynia przymierza? To, co właśnie Mojżesz miał za zasłoną w najświętszym miejscu. Nauka o świątyni wróciła z powrotem do ludzi. Oczywiście za sprawą Bożą, za sprawą Ducha Świętego. Bo gdyby nie boska interwencja, siły ciemności w dalszym ciągu utrzymywałyby
w ciemnocie naród. W świątyni tej znajduje się Jezus Chrystus jako pośrednik, jako arcykapłan. 2 Tymoteusza, 2 rozdział. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. Oczywiście czytając to w stylu starotestamentowym, możemy powiedzieć, albowiem jeden jest Bóg, jeden też kapłan, który pośredniczy między Bogiem a człowiekiem. Ten kapłan nazywa się Chrystus Jezus, ale ten kapłan nie złożył ofiary z baranka, tylko złożył ofiarę samego siebie i ze swoją własną krwią wszedł do świątyni. I to jest właśnie to wspaniałe, że w niebie mamy arcykapłana jako pośrednika. Dlaczego mamy mieć pośrednika? No, taka jest miara, takie jest prawo, które Bóg ustanowił. Człowiek nie może bezpośrednio jako grzesznik przyjść przed boskie oblicze. Musi mu towarzyszyć pośrednik, który pośredniczy w odnowieniu relacji między człowiekiem a Bogiem. I teraz wersety z listu do Hebrajczyków, 8 rozdział. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Główną rzeczą, podstawową rzeczą w naszej nauce chrześcijańskiej jest to, że mamy takiego arcykapłana. Tym arcykapłanem jest Jezus Chrystus, który wstąpił do niebios i tam zasiadł po prawicy tronu majestatu Bożego. I Chrystus tam jest, nie ma jakiejś statycznej roli. Nie siedzi na tronie, no i siedzi właściwie, no ja zawsze miałem taki obraz Boga, no jako siedzącego na tronie i obok siedział Pan Jezus, a po drugiej stronie Matka Boska siedziała i u góry się Duch Święty unosił. To był taki statyczny obraz. Arcykapłan ma bardzo dynamiczną funkcję. Tam jest cały czas w ruchu. No, przeczytajmy rozdziały mówiące o arcykapłanie. Co on robi? Tam jest naprawdę dużo miał pracy, a tu mamy tyle milionów ludzi do obsługi, którzy udają się do niego. I Chrystus jest sługą świątyni. Ale jakiej świątyni? Na ziemi nie ma świątyni. Świątynia została zniszczona, ta, którą Bóg pobłogosławił, ale później Babilończycy zniszczyli, a później w 70 roku Tytus dopełnił zniszczenia, że do dnia dzisiejszego jest goła ściana. No i na domiar złego wybudowano tam meczet. A Chrystus jest sługą świątyni prawdziwego przybytku, który zbudował Pan. Czyli jest prawdziwy przybytek. Tamto było kopia. A tu mamy prawdziwy przybytek zbudowany przez Boga, a nie przez człowieka. I to musimy dobrze rozumieć, że jest przybytek zbudowany przez człowieka, który już przestał istnieć, nie ma, kamień na kamieniu nie pozostał. I mamy prawdziwy przybytek, który jest w niebie, który sam Pan Bóg zbudował go. I tam jest tylko jeden człowiek, Jezus Chrystus, jako arcykapłan, wystarczający, święty, doskonały, który wspaniałą pracę wykonuje dla nas, który my w to wierzymy. Chrystus powiedział Samarytance w duchu i w prawdzie. Nie w cielesności, że widzimy to wszystko, ale w duchu i w prawdzie. Widzimy, ta rodzina modli się i ten dym modlitwy, te kadzidło, jak kadzidło unoszące się do góry, idzie przed samego Jezusa Chrystusa, który następnie wstawia się do Ojca za tymi ludźmi. Oczywiście Chrystus musi to pierw
przebadać tą osobę. Nie, że za wszystkie się wstawia. Niektóre modlitwy są odrzucone i to musimy sobie otwarcie powiedzieć. Idź i nie grzesz więcej, to mówi pośrednik. Mamy pośrednika jako człowieka, który w konfesjonale pośredniczy w przebaczeniu grzechów, i mamy pośrednika Jezusa Chrystusa, który w świątyni niebieskiej pośredniczy między Bogiem a grzesznikiem. Złamałem boskie prawo i kieruję swoje myśli w modlitwie do Jezusa Chrystusa, prosząc Go, aby wstawiał się za mnie, aby ze względu na Jego ofiarę, na Jego przelaną krew, prosił Ojca o odpuszczenie moich grzechów. I teraz mamy dwie drogi do wybrania. Iść do człowieka, czy iść do pośrednika Jezusa Chrystusa. No, wiemy, że wiele fałszywych proroków powstało na świecie. Mamy kapłaństwo ziemskie i mamy kapłaństwo niebieskie. Mamy świątynię, którą zbudował człowiek, i mamy świątynię, którą zbudował Bóg. I w Apokalipsie Jan widzi otwarte drzwi w niebie i przez te drzwi widzi otwartą świątynię Bożą, która jest w niebie, i skrzynię przymierza widzi. I teraz można zadać sobie pytanie, czy to, co zbudował człowiek, mamy zaakceptować, czy to, co zbudował Bóg, czy może to wszystko razem zaakceptować? Oczywiście są przybytki, gdzie przychodzimy, oddajemy cześć Bogu, ale te przybytki nie powinny być miejscem kapłaństwa, pośrednictwa, z uwagi na to, że mamy prawdziwy przybytek, który został zbudowany przez Boga, i tam dokonuje się prawdziwe odpuszczenie z grzechów, tam dokonuje się prawdziwa pokuta. I kościoły, które nie głoszą boskiego dekalogu, nie głoszą kapłaństwa Chrystusa, które sprawuje Jezus Chrystus w świątyni w niebie, one nie mogą głosić tej prawdziwej pokuty. Z uwagi na to, że ta miara Boża to nie jest dostosowana tutaj. To jest, ludzie sobie to wymyślili. Tak więc musimy poważnie się zastanowić nad naszą własną, nad moją własną osobistą drogą do zbawienia, aby była ta prawdziwa pokuta, prawdziwy powrót do Boga na zasadzie Bożych warunków, nie na zasadzie ludzkich warunków. Dlatego też z uwagą studiujmy to zagadnienie. Z uwagą studiujmy zagadnienie związane z kapłaństwem Chrystusa, ze świątynią w niebie, z Arką Przymierza. W tej Arce jest dekalog, ten oryginalny dekalog. To jest ten, jak ten pion, który Bóg przykłada do naszego postępowania. I jeżeli nie spełniamy tych warunków, to nie głosimy prawdziwej pokuty. I to jest, no, próżne. Próżne nasze postępowanie, jeżeli zboczyliśmy z prawdziwej drogi, idąc za wymysłami ludzkimi. Teraz zapraszam na piątą część, gdzie będzie mowa o antychryście i człowieku grzechu, który pomaga siłą ciemności w propagowaniu tych fałszywych nauk. Przede wszystkim, tak, Babilon, celem Babilonu jest to, aby nasze myśli były tu na ziemi,
myśl o ziemskim kapłanie, myśl o królestwie tutaj ziemskim, myśl o prawach, które ludzie ustanowili, a w niebo jest daleko, nie wiadomo gdzie i tak dalej. I tu, i autorytet człowieka. Człowiek na pierwszym miejscu. Nie Bóg, Bóg tam się gdzieś tam jest dalej. Pierw człowiek, jak to byśmy powiedzieli, autorytet człowieka, duchownego, pastora na pierwszym miejscu, autorytet różnych kanonów, a Pismo Święte, a tam gdzieś na szarym końcu się mieści. Tak więc antychryst i człowiek grzechu. Zapraszam na następne spotkanie. Niech Wszechmogący Pan was błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Thank you.